Cześć, dziesiąte zadanie z matury próbnej z 2014 roku z operonem z listopada. Znowu mamy ciągi, tylko tym razem jest ciąg geometryczny i również będziemy stosować twierdzenie sąsiadów, bo mamy oczywiście wyliczyć tego x, tak? Bo wiemy, że ciąg x minus 3, 7 i 14 sorry, jest ciągiem geometrycznym, wówczas x równa się ileś tam. I jeszcze raz, twierdzenie sąsiadów w ciągu geometrycznym wygląda tak, że jeżeli mamy trzy liczby a, b i c, i wiemy, że jest to ciąg geometryczny, to środkowa liczba do kwadratu jest równa liczba lewa razy liczba prawa, czyli a razy c. Tak? Stąd stwierdzenie sąsiadów, no bo sąsiadami liczby b jest a i c, tak? Dobra. No i co robimy? No oczywiście b to jest ta liczba w środku, czyli będzie 7 do kwadratu równa się x minus 3, czyli liczba lewa. No i razy 14. No to liczymy. 7 do kwadratu to jest oczywiście 49. X razy 14 to jest 14x. X razy minus 3 to jest minus 42. Dobra. Trzeba dodać sobie 42. 49 plus 42 to jest 80, 91 równa się 14x. Podzielimy przez to, co stoi przy niewiadomej i przy okazji sobie już to odwrócę, czyli x równa się 91 czternastych. Dziwna liczba, nie? Ale ona się bardzo ładnie skraca przez 7. 14 przez 7 to jest 2, a 19 przez 7 to jest 13. Czyli ostatecznie ten x nam wyszedł 13 drugich. I jest. I po zadaniu, tak? Pytania w komentarzach, łapki w górę mile widziane, a ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.